Siemano, witamy was serdecznie na kanale Naszor, ziomki i ziomkówny. Spokojny materiał, taki vlog będzie fajny. Zajmiemy się czyszczeniem ogólnie furki i przygotowaniem tutaj właśnie takich elementów typu stara folia zabezpieczająca. Ładne mycie, czyszczenie, bo zobaczcie jaki zakurzony. A, mamy bardzo fajną lokalizację, sami zobaczcie. Piękne, ładne jeziorko. Tu filtr wymieniony, przygotowany. Będziemy odkurzać, działać, sprzątać. Taki krótki vlogasek sobie wpadnie na kanał, żebyście odpoczęli w takim smutnym czasie i tak dalej, tej choroby. I się nie łamali się, a mieli energię na pewno na wszystko. Muzyczka leci, trochę czyścimy. Oczywiście to ma być dokładne czyszczenie. Także o, zobaczcie, są takie brudy. Mamy na to środki, także zajmiemy się nawet takimi rzeczami. Ja myślę, że będzie spoko, zaraz pogadamy o fajnych rzeczach do kamerki. A już jest lepiej, tył bardzo ładnie wygląda. Jest czyściutko, będzie, jak to się mówi, jeszcze lepiej. I naplakujemy gałkę, jak na filmiku z dekurwiatorem. Ale czekaj, op, ale czekaj, op. Przepraszam, tak to jest, jak się naplakuje, kurwa gałkę. Zajmaj się jej plakiem. Nie, nie plakowałem. Normalnie. Taka jest. Chciał wrzucić wsteczny, wybił zęby. Siemano ziomki, no oczywiście widać trochę się zmachałem, późno jest, ale ogólnie autko poczyszczone, jak widać całkiem fajnie. To na takim, że tak powiem, luzie, o, wśród sami słyszycie świerków, dźwięków. Fajne dźwięki natury towarzyszą, jesteśmy dosłownie 20 metrów od jeziora. To też myślę, że całkiem spoko sprawa, taki przyjemny i wiecie, miły teren. I ogólnie coś dobrego dla furki, przygotowane, poczyszczone, używane środki, żeby wewnątrz też auto poczyścić, jak sami widzieliście, całkiem spoko. Jakieś gdzieś tam plamki na siedzeniu właśnie też, wszystko powyciągać dokładnie środkami. I słuchajcie, spoko. Bo dlaczego właśnie tak to jest, co nie? Mówiliśmy wam, że będą wchodzić filmy takie naturalne, dosłownie wszystko, co jest tam robione, będzie robione. Właśnie na takiej zasadzie teraz to robimy. Będą pewnie luźne vlogi, chodzenie z kamerą tak naprawdę wszędzie, robienie wszystkiego właśnie z kamerą. Myślę, że to będzie takie najlepsze. Ogólnie też fajnie, bo już mam nagrany i przygotowany dla was odcinek czyszczenia właśnie pewnej tutaj rzeczy w FN2, jak to wyczyścić, jak ochronić później też szkiełko i tak dalej. Jak sami widzieliście, lampa. Jest u mnie jeden reflektor właśnie do poprawy. Możecie widać, że trochę jestem taki czerwony, gorąco. No, bo dawałem ostro jazzu, bo nie tylko swoje autko czyściłem, ale właśnie tutaj resztę też domowników poczyściłem, samochody. Lampa właśnie do poprawy i pokażę też wam, jak fajnie. Znaczy może tam tanio to nie, ale chodzi, że tanio, dobrze, w miarę tak sensownie wyczyścić reflektory, jakim środkiem, jak to zrobić, ile to będzie trwało. Wiecie, jest taki fajny filmik właśnie a propos tego, czyszczenia reflektorów właśnie pastą. Nałożenie pasty, nie czajenie się, czyli nałożenie jej w jakiejś tam wartości. Także będziemy nakładać. No ale to wiadomo, było for fun zrobione dla śmiechu i tak dalej. Chciałem pokazać, że po prostu też się da, że pasta na tyle właśnie działa, czyści, chroni, tak, że z takim nalotem na reflektorach też sobie poradzi. Zresztą macie fajne porównanie i fajne zdjęcie pokazane przed i po.
użyciu zwykłej pasty do zębów. Tutaj spoko, bo ogólnie wyczyściłem tak naprawdę wszystkie rzeczy, gdzieś tam jakieś brudy na siedzeniu i tak dalej, bo słuchajcie, ogólnie to auto, tak naprawdę też chciałbym wam przekazać, to jest auto do wszystkiego. Chcecie gdzieś się szybko dostać w trasę, to auto jedzie. Chcecie dojechać do roboty, auto jedzie. Chcecie pojechać na zakupy, to auto jedzie. Chcecie pojechać gdzieś tam do rodziny w odwiedziny, chociaż teraz wiadomo się nie spotykamy, auto jedzie. Jedziecie na zawody, czyli się trochę pościgać, auto jedzie. One tak naprawdę służą w sumie wszędzie, tak? Tylko wiecie, to też takie ściganie, to wszystko jest tak naprawdę umiejętne, żeby też nie było, że ten, że to jest katowane czy coś w tym stylu, na pewno nie. Jeszcze w kolejnej części pewnie vloga zobaczycie, jak sobie tniemy naklejeczki, bo to też jest ważne, też trzeba to zrobić i przygotować właśnie auto na sezon 2020, czyli żeby sobie polatać dalej. Ogólnie możecie powiedzieć, Noszor Marcin, tam jak tam się wypowiadacie, masz Typera i co? I nic nie modyfikujesz, tutaj tyle modyfikowałeś, robiłeś cały czas te D-serie, B-serie, tak? Ale głównie D-serie robiłeś, modziłeś, fajnie wam to wszystko wychodziło, tyle filmów zrobiłeś na temat tych D-serii, na temat D-serii zrobiłeś w sumie całą eksploatację, co używać, jak korzystać, co robić, tak? Czemu teraz K-serii nie modzisz i w ogóle? W gruncie rzeczy wiecie, jaki jest okres, no i też wiecie, że człowiek na pewne rzeczy zbiera, tak? Tutaj nie chodzi o to, że nie chcę modyfikować, bo coś, tylko po prostu oszczędzę mi na pewne inne rzeczy wydaje. Myślę, że w przeciągu, nie wiem, tam roku, pół roku czasu, od pół roku do roku czasu pewnie się dowiecie, co właśnie tworzyliśmy, co robiliśmy w ten sposób. Dobra, my myślę, przychodzimy działać dalej, robić dalej, bawić się dalej. Zobaczycie kolejne fajne elementy tego filmu. No ziomeczki, i tak oto właśnie przetestowaliśmy Sonaxa. Środek teoretycznie made in Germany. Sami wiecie jak to jest. Ładnie wyszło, myślę, że dosyć spoko. Ja tutaj sobie pielęgnuję autko. Jak widzicie, słońce zachodzi, ładny klimat, jeziora. Oczywiście typowe Mazury. Myślę, że będziecie oczywiście na tym kanale. No i mam nadzieję, że teraz te filmy też wam się będą podobać. To tyle. Ogólnie już powoli kończąc oczywiście tego vloga, króciutkiego vlogaska, chciałbym wam powiedzieć, że dajcie znać, bo ogólnie jak sami widzicie, przy takim czyszczeniu, pielęgnacji w ogóle auta i tak dalej, auto ładnie wygląda, ładnie się prezentuje, no zresztą jest to Typer. Dajcie znać w komentarzu, czy ogólnie do tego tyłu, tej FN2 z tym zderzakiem z tyłu, tak, tylnym, widzicie Lutka Mugena. Czy opłaca się ogólnie zakładać, kupować, co tak naprawdę o tym sądzicie, czy podniesie w ogóle wartość samochodu, czy będzie można coś tam kupić, czy nie, czy będzie można ją zastosować przede wszystkim, czy też nie, także też dajcie znać, czy w ogóle warto jest coś takiego założyć, jeżeli uważacie, że warto, kto wie, może właśnie się pojawi, no ogólnie mam w planach zamówić, nie ma co ukrywać, tak samo też i wydech i tak dalej, no ale to wiadomo, wszystko na spokojnie z tymi modyfikacjami właśnie, o którym wam mówiłem na początku tutaj tego odcinka. Także na luzie, ja jeszcze sobie go obkameruję z zachodem słońca. Myślę, że to by było na tyle. Słup, łapa, dzwonek i jedziemy. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! You should grow feathers and see this too.